Attention, Benzman. The Empire is attacking the city. I've got a score to set. Co powiecie na szybki meczyk w Battlefronta? Oczywiście na Bespinie. Dowolna gra, żeby nam tutaj szybko matchmaking wskoczył. Witam was bardzo serdecznie. Zagramy sobie jeszcze nie wiem w jaki tryb. W każdym razie w Battlefroncie w Bespin. No dobrze, i teraz nad Bespinem latamy w eskadrze. I weźmiemy sobie oczywiście, no zaraz będzie rozpoczynanie gry. To będzie pewnie jakiś taki szybki meczyk. No co jest z tym rozpoczynaniem gry? Szybko, szybko. Panie, ja tu ziemniaki mam wstawione na ogniu. Na litość boską. Szybko, no już. Ciabas. Ciabas z głowy w piach. Tu, ej, co jest? Tu już się jakieś kile pojawiły, a ja nadal mam rozpoczynanie gry. No hello, czy gra mnie cheatuje? I oczywiście polatamy sobie Cloud Carem, czyli jesteśmy po stronie Imperium oczywiście. Czy oczywiście? Nie, to nie jest oczywiste, ale... Ale powinniście o tym wiedzieć. We're overwhelming their forces. Do not relent. Wow. Co ja zrobiłem? Wpadłem chyba na to. Tu jest miasto w chmurach. Zobaczcie, jakie piękne. A tam jest jakaś... Zawsze to wszystkich fascynowało, bo Bespin to miał być gazowy gigant. No ale słuchajcie, no skoro są chmury, to znaczy, że tam musi być jakaś woda, która paruje, no zakładając, że to są wodne chmury. Znaczy w sensie para wodna. Fett. Cloud Car, oczywiście. Jesteśmy na Bespinie, to będziemy latali Cloud Carem. Jakżeby to inaczej. Jakżeby inaczej. No, chcę szybko, ładnie i sprawnie wejść tutaj do walki. Dajemy ciała, tak, jeśli mam być szczery. No, ma trochę słabawe te działka chyba ten. Chmurach. Ten chmurny wóz, przepraszam. Ale dźwięki fajnie zrobili. Chciałem się ustawić i go nie namierzać, żeby mnie nie zobaczył. Czy w sensie, żeby go nie ostrzegło, ale niestety nie zdążyłem wykonać ani jednego
jednego strzału. Teraz polatamy sobie trochę TIE Interceptorem. Wow. To jest znacznie bardziej szybkostrzelne. Gdzie ten soku? Millennium. Kurczę, niepotrzebnie odpaliłem. Ach. Ach, kamikadze. Skubany. Ale dajemy ciała, no. Pomimo tutaj mojej fantastycznej, heroicznej walki, dajemy ciała, no. Ten Boba Fett nadal lata tym sokołem. Trzeba by się tutaj na nim troszkę skupić. Gdzie łun? Podniósł tarczę. Teraz się tarcze skończą. Yeah. No, zniszczenie X-Winga. 250 punktów. Jakoś dużo. Zawsze było, nie wiem, chyba 100. Tym razem jakoś tutaj dużo jest. Ach, nie zdążyłem zrobić uniku. No ale nie mamy szans, no mają. Nawet pomimo tutaj tej mojej heroicznej walki. Tarczę podniósł. Behind you! Shake that missile lock!
They came from behind. Hostiles inbound. Show them the power of the Empire. Omega 3 responding. Omega 3. I have you now. Another rebel dispatched. Heavy fire, going down. No i nie daliśmy rady, pomimo tak heroicznej walki. O kurcze, jestem na pierwszym miejscu, nie wierzę. To jakieś same nuby musiały latać, serio. Z taką ilością punktów na pierwszym miejscu, no nie wierzę. I to nie jest single, to jest gra z normalnymi graczami. Żeby nie był, znaczy w sensie single, to nie jest ta zabawa z botami, bo tam to jakby nie trudno być na pierwszym miejscu. Tutaj zdecydowanie daliśmy radę, no. A tak mi się właśnie wydawało, że jakieś słabiaki latają. Znaczy, bo ja dużo ich pouszkadzałem, takich od początku do końca, które zniszczyłem, to nie było tak dużo, ale w tego Sokoła Millennium władowałem, ale ostatecznego killa złapał ktoś inny, więc... tylko punktów nachapałem, tak. I znowu lądujemy na powierzchni i wskakujemy w sabotaż. Tym razem po stronie Imperium, na to wszystko wskazuje. Strasznie nas tutaj miota w tej z powrotem gra. No ale trudno. Taki live. Gramy sobie na... na mapie Pałac Barona Administratora. Mamy tutaj OK. Te dwa gazowe. Cześć, łysy. A ty masz taką twarz jak ja, leszczu. Wow. No, wejdź tu, gościu. Już moi przeczyścili robotę. Myślałem, że mam Dioxis, a on się jeszcze nie odświeżył. Shit, chciałem tam podbiec i tak walnąć z granata, no. Och, jak tu ładnie. A można tutaj podejść? Tak, ale nie ma rampy. Albo ma zamkniętą rampę. W każdym razie... Okej, bo tutaj coś... No, chodźcie tu. No nie. Enemies in the area. Disarm, then charge.
No, trochę się boję wychylić. Generator destroyed. Keep the rebel scum away from the remaining ones. Rozbrojony. Pięknie. Na górze tam nie ma jakichś leszczy? Nie, nasi. Tylko nasi. Dobrze. Dobrze, dobrze. Wszystko jest ok. Nasi, nasi. Wow. Och. No i tak długo się utrzymałem. Pełne skupienie, słuchajcie, pełne skupienie. Wow, więcej was tam matka nie miała? Kurde, nie trafiłem. Tu Han Solo, tu Leia, Boże. Bożeż ty mój. Ach, trzeba było już nie podciągać do oka tego strzału. Disarm that explosive. No tam lucek. Coś nam wskakuje. Ostatni nam został, ale 4 minuty, nie damy rady obronić tego wszystkiego. Ach, mają tylu bohaterów, a my nie mamy żadnego, więc słabo, słabo, słabo. The rebel scum are almost out of time. Maintain your defensive position. No, almost out of time. 3 minuty. Hello. Przez ten czas to się wszystko zmieni. Blisko ten dioksis wszedł. Za blisko. Zdecydowanie za blisko. Jest! Rozwaliliśmy. Ale pięknie mnie trafił. No ale zdjąłem dwóch w międzyczasie. Więc jest ciekawie, jest ciekawie. Dobra, gdzie teraz? Tutaj musimy. A cały czas o to B idzie grubo. Może damy radę, słuchajcie, może damy radę. Nie wszedł. Ja już
Myślałem, że go... że go ściągnę, dziada. Za wysoko wszystko poszło, no. Cholercia. Minimalnie za wysoko. Cicho, cicho, nie strzelaj do mnie. No, no jeszcze trzymamy ten generator, w co nie wierzyłem, że tak długo się uda. Serio. Wejdziemy sobie tędy. Okej. Cześć, przyszedłem do ciebie. Dajesz radę? 57 sekund. Tam jakiś snajper jeden stoi. 38. Dajemy radę. Nie wierzę. Nie wierzę, ale dajemy radę. Jest! Daliśmy radę. Ocaliliśmy jeden generator. No tak to chyba jeszcze w tym trybie mi się nie udało. No i też jestem jakoś zaskakująco wysoko w rankingu. No proszę. Coś mi się jakoś odblokowało. Jak na moje totalne zawsze lamerstwo w tego typu strzelankach, widać Titanfall mnie trochę otworzył. Ale oczywiście bez przesady, to jest, wiecie, łód szczęścia. To... znaczy inaczej, ja mam punktów tyle samo zazwyczaj. Mam jakieś tam 1500, 2,5, no tutaj mam troszkę więcej, ale to znaczy, że przeciwnicy są słabi. Stymulatora adrenaliny muszę użyć teraz 20 razy, czyli chyba muszę zmienić kartę, tak, żeby tam wykonać to zadanie. Na to wygląda w każdym razie. Bardzo ładny, bardzo taki mięsny pojedynek, nazwijmy to tak. No i dalej gramy sabotaż, tym razem po stronie rebeli. Zostawimy sobie te dwie ręce z tymi granatami, bo na tej przestrzeni to nie ma sensu korzystać z jetpacka, zwłaszcza, że można się zrypać z mapy, więc jest to bez sensu, więc zostawimy sobie granat dioksisowy i bombę baktową. Zobaczmy tylko, ponieważ nie pole osobiste, tylko muszę używać stymulatora adrenaliny. Teraz, jako takiego dodatkowego, aplikowany dożylnie stymulator adrenaliny na krótką chwilę znacząco przyspiesza tempo zdrowienia. O, także sobie tego użyjemy. Zobaczmy, którą mamy wybraną. Cholercia, zmieniłem nie tu, gdzie trzeba kartę. Super. Ja to jestem jednak, ale nie chcę tych dwóch, w sensie pozbywać się tej karty. Znaczy, tych dwóch... bomby baktowej i ten, a teraz tego nie zmienię niestety, więc no trudno, taki life. Dobra, czyli my mamy za zadanie atakować punkty, znaczy w sensie zniszczyć te pojemniki z gazem Tibana teraz. Sprytne, szybko się rozstawił skubaniutki. A tam czekał za drzwiami Gostek. No dobrze. Już... The Imperials have retaken the generators. They must be destroyed.
Ach, od tyłu w las. Tutaj już pewnie... Czy broni się trochę łatwiej zawsze niż atakuje? Takie mam przynajmniej wrażenie zawsze. Niejasne w każdym razie. Niejasne wrażenie. No, wszystko mam zajęte. Zniszczyliśmy jeden generatorek. Pięknie. Gramy Nienem Numbem. On ma zajebistą tą wieżyczkę. Ups, X-Wing. Nie w tę stronę. Ej, czemu ty nie bierzesz tego żetonu bohatera debilu? Wait. Pięknie, ale dostałem też dosyć gruntownie od nich. No, mają mnie, ale trochę zdjąłem, no. Zobaczymy, jak to będzie. Proszę, udało się jeden generator, dwa generatory już poszły. O, imploder termiczny przyda się. Bardzo się przyda nawet. A my ciśniemy tutaj na ostatni punkt. On powinien być chyba tam, gdzie byłem, tym moim nienikiem, numbikiem. No i potem wiecie, jak się uda zniszczyć te generatory, to mamy ten moment obrony w... Na punkcie, to jest straszne. No i co ja... Gdzie ja, biedny, mam pójść? Wysadzanie. Chyba, czyżby się... Jest, poszedł. Dobra, teraz spierniczamy do punktu ewakuacyjnego. Chodź, Han. Gdzie jest punkt ewakuacyjny? A, jeszcze się nie zrespawnił. Dobra. W tę stronę. Też widać, Han Solo nie wiedział, w którą stronę ma iść. Chciałem cię wyleczyć, Han, ale nie wiem, czy mi to pykło. Tak, tutaj będziemy. O, sorry. No dobrze, a szkoda, że tam na górę nie można wleźć jakoś. Nie? Skąd idą? Stąd idą? Czy stąd idą? No dobra, czyli 4 minutki trzeba wytrzymać, tak?
No dobrze. Zdaje się, że... Nie, no mamy ich... Shit, no co? No co? A, za mną pewnie były drzwi. I wlazł mi. Jesus, jak się strzaił. Skubaniutki. No i co? No i co zrobisz, chłopaczku? I co zrobisz? Umrzesz. Ha, ha, ha. Właśnie to zrobisz. A jednak mnie zdjął. Z dubeltówki. Z dwururki. Czy tam jak zwał, tak zwał. Dobra, tutaj sobie pobądźmy troszkę. No dobrze, dwie i pół minuty musimy wytrzymać. Teraz na to wygląda. Wow. Trafiłem gdzieś tym dioksisem, chociaż trafiłem! Pięknie! Pięknie! W samo sedno! Ups, Vader! No to teraz jak tam wlazł Vader, to jest nieśmiesznie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tą akcję z Dioksisem zrobić. Doleciał? Chyba doszedł. Doszedł. Tak jest. Pięknie. Mamy to. No i nie obroniliśmy się. Shit. Było blisko. No ale też trochę tam... No w połowie stawki. To już jest standard dla mnie. Powiedzmy. Ale nie mieliśmy w akcji żadnego bohatera w momencie zakończenia, więc... Sorensik, jak to mówią. Sorensik. No i mamy 38 rangę, słuchajcie, udało się uzyskać. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę.